rozpoczęła się budowa ogrodzenia, a ostatnie tygodnie to tygodnie wzmożonej aktywności migrantów chcących nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Stąd ta decyzja o tym, że Polska musi wzmocnić granicę, swoją granicę dzielącą z Białorusią, a jednocześnie granicę wschodnią Unii Europejskiej. Stąd budowa ogrodzenia. To ogrodzenie będzie miało 2,5 metra. To będzie ogrodzenie z zasieków, z drutu kolczastego. Będzie ten drut ułożony pionowo, pierścień na pierścieniu. Ogrodzenie już powstaje. Możecie zobaczyć Państwo te słupki wbite, a to sugeruje, że powstanie tuż obok tego ogrodzenia, tuż obok tych zasieków, które jeszcze kilka dni temu zostały ustawione na odcinku granicznym między Białorusią a Polską, ponad 130 kilometrów. Ale jak ta inwestycja będzie wyglądać, na czym ona dokładnie będzie polegać, nią zajmuje się Wojsko Polskie, proszę posłuchać. Żeby ludzie widzieli. Ma prawo, to niech sobie stawia. No co cię to obchodzi? Dzień dobry Państwu, kochani moi. Proszę skierować kamerę na to. Cały przejechać kamerą od końca do końca. Normalny płot ludzki. Normalny płot ludzki? Wyższy od mego. Wyższy od mego. To ty co chcesz postawić? Wyższy od... Nie można stawiać wyższego płotu. O! Rozmiar płotu to jest. To jest ustawa. Ja we wtorek jadę do ministra budownictwa, składam pismo kategorycznie o rozebranie tego płotu i będę się stawiać, tak będę się rozbierać. Pod nadzorem policji i prokuratury. I ludzie będą jechać po tobie jak po śmacie.